Gdy mówimy o ekologii, myślimy o tej dużej ekologii związanej z gospodarką wodno-ściekową, z gospodarką odpadami, z inwestycjami w obszarze czystego powietrza. Ale to wszystko, te duże inwestycje nie będą miały sensu, jeżeli my sami jako mieszkańcy nie pomożemy tej dużej ekologii. O tym, jak pomóc dużej ekologii, jak zachowywać się proekologicznie w naszych domach, opowiemy sobie w tym filmiku. Co każdy z nas w swoim domu podczas każdego dnia, podczas zakupów, podczas odpoczynku może dla ekologii zrobić, opowiemy w tym filmie. Ochrona powietrza. Oznacza zarówno poprawę jakości powietrza, którym oddychamy, jak i oszczędność energii. Niska emisja to cały czas olbrzymi problem polskich miejscowości. Co zrobić, aby poprawić jakość powietrza, a przy okazji oszczędzić pieniądze? Zaczynamy od kuchni. Lodówkę najlepiej zapełniać w 3/4 objętości, a nie pełną. Pamiętaj, by ją regularnie rozmrażać. Nie umieszczaj w niej ciepłej żywności, to powoduje zwiększony pobór energii. No i oczywiście nie pozostawiaj za długo drzwi otwartych. Nie wstawiaj zmywarki, gdy nie jest zapełniona. Uruchom dopiero wtedy, gdy będzie całkowicie pełna. Inaczej marnujemy zarówno energię elektryczną, jak i wodę. W trakcie gotowania używaj pokrywek. Szybciej osiągniesz żądaną temperaturę, a przez to ograniczysz czas gotowania i zaoszczędzisz energię. W domu używamy mnóstwo urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Nie zostawiamy ich w trybie czuwania. Ładowarki od telefonów komórkowych usuwaj z kontaktu od razu po użyciu. Telewizory, komputery czy routery do internetu, gdy ich nie używasz, odłączaj od prądu. Najlepiej też na noc. Oświetlenie pomieszczeń w domu miej włączone tylko wtedy, gdy w nich przebywasz. Ogrzewanie pomieszczeń musi być racjonalne. Przegrzewanie mieszkania często i tak kończy się wietrzeniem i ucieczką energii poza budynek. A gdy już wietrzymy, urządzenia grzewcze winny być wyłączone, a kaloryfery skręcone. Bezwzględnie trzeba zrezygnować z palenia śmieci w domowych piecach. To jest tak, że paląc śmieci w naszych domowych piecach, emitujemy wszystkie najgorsze związki chemiczne, dioksyny, furany. Szkodzimy sobie, szkodzimy sąsiadom. Naprawdę możemy zrezygnować z palenia lakierowanych mebli, starych opon, starych kaloszy, śmieci. To wszystko nadaje się do segregacji i odzysku, a nie do palenia. Oszczędzanie wody. Wydaje nam się, że woda będzie zawsze. Za każdym razem otworzymy kran i woda będzie płynąć. Tymczasem okazuje się, że w Polsce zasobów wodnych ubywa. Również Wielkopolska jest jednym z tych regionów, w których te braki są najbardziej dotkliwe. I nawet jeżeli tego nie odczuwamy w tej chwili w odzieży, to musimy zrobić wszystko, żeby tę wodę ochronić, również żeby w naszym mieście wody nie zabrakło. Picie wody z kranu oszczędza domowe finanse i zmniejsza ilość odpadów, głównie plastikowych. Podczas mycia zębów woda nie musi lecieć cały czas. Gdy szczotkujemy zęby, kran winien być zamknięty. Używając wanny w łazience, warto pamiętać o tym, by używać ich mniej. Zamiast kąpieli w wannie, warto, przynajmniej od czasu do czasu, brać prysznic. Odpady to największa zmora ludzkości. Pojawiają się wszędzie tam, gdzie pojawia się człowiek. Podejrzewam, że każdy z nas widział w lesie dzikie wysypisko śmieci, wysypisko leżące nad jeziorem czy nad rzeką i za każdym razem ono nas razi. Ale również jest źródłem niebezpiecznych zanieczyszczeń wód podziemnych, wód gruntowych, ale również dyskomfortu naszego odpoczynku. Po to, żeby myśleć o gospodarce odpadami w sposób racjonalny, musimy racjonalnie zachowywać się w domu, segregować je, odzyskiwać, a najlepiej unikać powstawania nowych odpadów. Jak to zrobić? Proszę bardzo. Domowa gospodarka odpadami. Standardy wskazują odzyskiwanie odpadów według rodzaju i segregowania ich w odpowiednich pojemnikach. Żółty na odpady plastikowe, niebieski na papier i kartony, zielony na szkło, brązowy na bioodpady. Pamiętajmy, że nie każdy odpad plastikowy, papierowy lub szklany może być włożony do odpowiednich pojemników. Należy więc wczytać się w informacje urzędowe przygotowane w naszym urzędzie miejskim. Zużyte baterie można oddać do specjalnych punktów segregacji odpadów elektronicznych w sklepach, a przeterminowane leki do apteki. Na zakupy chodźmy ze swoimi torbami i opakowaniami. Wiele razy pytaliście, jak być ekologicznym. Mam nadzieję, że ten filmik pokazał nam wszystkim, co należy zrobić, żeby tym ekologicznym być w życiu codziennym. To nie jest trudne, jak widać. Wystarczy odrobina pomyślenia, inicjatywy i będzie nam wszystkim dobrze.